nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą.
Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już inna historia.